gdzieś w Göteborgu. Tylko się uświadomiłem sobie, że jakoś dziwnym trafem wybrałem sobie Hamburg, Göteborg i Oslo jako 3 z 4 miast, które odwiedzam w drodze do Norwegii, tej powyżej Oslo. Trzy porty. Kurczę, tak jakbym coś ciągnęło do morza i chciał zostać marynarzem. Kurczę. Jutro pójdę sobie ten zwiedzać wyspy. Wysepki podobno piękne. Można na 3 z nich chyba popłynąć w ramach tego biletu, który sobie kupiłem. To 170 koron kosztował. Oczywiście dobra rada dla wszystkich, nie przeliczać sobie tego na polskie pieniądze, ale przeliczyłem sobie. Także 3-dniowy bilet na komunikację miejską w Göteborgu kosztuje 170 koron, czyli to jest około 85 zł. We Wrocławiu na 2 linie miesięczne jest za 60. A Göteborg ma mniej mieszkańców niż Wrocław. Ale jest oczywiście o wiele bardziej rozwiniętym miastem, tak jak patrzę, jeśli chodzi o nasycenie w budynki, hotele, restauracje, korporacje, wszystko. A do tego port, tak? No tylko Szwedów tak naprawdę jest tylko chyba 9 milionów. Także no, Sztokholm jest największy, Göteborg numer 2, zdaje się. To jest